Tutaj mamy cytat z Świętym Tomaszem z Akwinu. A więc aniołowie i ludzie, stworzenia rozumne i wolne muszą
dążeń do swego ostatecznego przeznaczenia przez wolny wybór, a przede wszystkim przez miłość uprzedzającą. Mogą więc błądzić istotnie, popełnili oni grzech. W ten sposób właśnie zło moralne weszło w świat. Jest ono nieporównanie większe od zła fizycznego. Bóg w żaden sposób ani bezpośrednio, ani pośrednio nie jest przyczyną zła moralnego. Dopuszcza je jednak. Dlaczego? Szanując wolność swojego stworzenia i sposób tajemniczy, potrafi jednak wyprowadzić z niego dobro. I tutaj mamy odpowiedź świętego Augustyna, który wiek temu on napisał. Bóg wszechmogący, ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by uczynić dobro nawet ze zła. Więc udaje mi katechizm. Można więc tutaj niekiedy odkryć, że Bóg w swojej wszechmocnej opatrzności może wyprowadzić dobro ze skutków zła, nawet moralnego, nawet spowodowanego przez jego stworzenia. Nie wyście mnie tu posłali, mówi Józef do swoich braci, lecz Bóg, wy niegdyś chcieliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić, żeby Syna Bożego nawet popatrzmy, bo to spowodowało grzech wszystkich ludzi. Bóg w nadmiarze swojej łaski wyprowadził największe dobro, a więc uwielbienie Chrystusa i nasze odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo to dobre. Więc Pan Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała ze wszystkim dla ich dobra. To świadectwo świętych nieustannie tę prawdę potwierdza. Tutaj mamy cytaty świętej Katarzyny ze Sieny, świętego Tomasza Mor i Julianny Nożycz. Święta Katarzyna mówi, tych, którzy goszczą się w sposób bardzo niecierpliwy i buntują przeciw temu, co im się zdarza. Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu człowieka i nie żadnemu innemu celowi. Czy święty Tomasz mówi, pisząc do swojej córki, nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg, a wszystko, czego on chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze. I Juliana, poznała więc przez łaskę Bożą, że powinna mocno trzymać się wiary i zdecydowanie wierzyć, że wszystkie dodaje rzeczy w przyszłości będą dobre. I ty sama zobaczysz, że wszystko będzie dobre. A więc wierzymy bardzo mocno, to podkreślamy ciągle, że Pan Bóg jest władcą świata i historii. Jednak drogi jego opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadzi swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego szabatu, ze względu na który stworzył niebo i ziemię. Myślę, że są bardzo ważne rzeczy tutaj dzisiaj. Pewnie, że nie odpowiemy na wszystkie pytania, jakie nas drążą, bo nas tak jest, pytamy się, no dobrze, ale dlaczego te doświadczenia? Dlaczego może doświadczenie zła mnie dotknęło? Może jakieś się to da nieszczęście? Mamy teraz sytuację też i w Europie, widzimy, że cierpią niewinni ludzie, przypadkowi. I tak od razu ta odpowiedź jest taka, no cóż, jakiś panuje chaos, może zło się rozerwało z łańcucha, może to wszystko gdzieś zły duch. No tak, to jest odpowiedź też w pewnym sensie poprawna, ale też musimy popatrzeć z naszej strony takiej ludzi wierzących, że my patrzymy tylko na pewien etap, my patrzymy na pewien czas określony w naszym życiu, nie widzimy całości. I może to jest tak, że jak te układane puzzle, prawda, ta układanka nam dopiero wychodzi, kiedy te wszystkie elementy połączymy i jeszcze musi być pewna perspektywa, żeby to zobaczyć, mówimy niejako z góry, prawda, to wtedy widzimy tutaj jakiś pewien sens. Bo my tak patrzymy kółeczkowo na jakiś etap naszego życia, no to się nie zgadza, to nie ma sensu, po co to doświadczenie, po co tamto, po co owo, po co jakieś i moje tutaj gdzieś tam może i wewnętrzne problemy, może i z innymi i skąd się wszystko bierze, ale dopiero czasu i wyczas, szczególnie ludzie starsi mają tą taką wiedzę, wypływającą z tego, że mają dużo doświadczeń i wyciągają wnioski. Ale jeżeli nie wyciągają, no to cóż, no to mają takie doświadczenie, prawda, jak dzieci czy nastoletni uczniowie. Jeżeli tylko chcą wyciągnąć, popatrzeć z tej perspektywy, to zobaczą w tym wszystkim sens, zamysł Boży. A jeżeli nie, no to tak będą tylko oceniać to, co się wydarzyło w poprzednim miesiąc, dwa, trzy do tyłu. A więc my jako chrześcijanie mamy, i to trzeba w to mocno wierzyć, dziękować Panu Bogu, że to poczucie, że On jest władcą świata i historii. Mówię katechizm, On jest władcą. A więc żadne imperium, żadne konsorcjum, żadne nawet władza najbardziej mocno, prawda, rozszerzona, tylko do Niego należy czas i historia naszego życia. To, co mówimy, kiedy święcimy, prawda, ogień, święcimy pasję, to znaczy, że to wiemy, że do Niego należy czas, do Niego należy historia, do Niego należy początek i koniec, alfa i omega. On jest tym właśnie początkiem i końcem. I w tym wszystkim ta historia, że nawet zło, nawet dotknięcie zła, może przez Jego moc z tego wyjść dobrze. Oczywiście, ale pamiętajmy, że zło nie pochodzi od Pana Boga, cały czas chcemy o tym mocno pamiętać. I tak drogi, gdy skończy się nasze poznanie tylko częściowe, jak powie święty Paweł, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenia, nawet przez dramaty zła i grzechu do odpoczynku ostatecznego, ze względu na który stworzył niebo i ziemię. Tutaj przeżywamy ten dramat niepewności, niejasności, pytań, no takich, które są ukryte, bo to jest tak, że to są pytania, które my kierujemy, gdzieś tam zadajemy na jakieś, nie wiem, spotkania, czy nawet gdzieś tam, nie, gdzieś tam takie pytania pozostaje. Potem mamy to przeświadczenie, że tam, kiedy przejdziemy na tamtą stronę, będzie to oświecenie, będzie to zrozumienie, tam będziemy mieć to, co mówimy, co wierzymy, pełnie oświecenie, będziemy mogli nawet w ludzie, ludzie jakiś sposób niezrozumieni przez ten świat, nie mający stopni naukowych, takich czy innych, w tamtej rzeczywistości będą dyskutowali, rozmawiali ze świętymi, z teologami, ze świętymi papieżami, ze świętymi, jak święty Tomasz, święty Augustyn, to już to poznanie będzie im dane. Zwykli gości, skupiani w tym świecie ludzie, się tam nabiorą całej tej pełni, która jest potrzebna do tego, by rozważać, rozmawiać. To nam jest do końca niezrozumiałe, tylko trzeba nam po prostu powierzyć, a więc opatrzność i wiara w to, że jesteśmy włączeni w plan tej Bożej opatrzności. Dlaczego przez to Bożej? Tutaj mamy już odpowiedź. Księga Rodzaju nam powie w pierwszym rozdziale i potem właśnie mamy to potwierdzenie wyjście do Koryntian, do Kolosan, do Tesaloniczan w trzecim rozdziale. Chociaż Bóg jest wszechwiedzący, wszechmocny, powierza swoim stworzeniom wypełnianie różnych funkcji, które sam oczywiście mógłby spełnić. I to nie wynika ze słabości Pana Boga, że on sobie nie może poradzić, nie. Lecz on pragnie uszczęśliwić swoje stworzenia, by miały możliwość samodzielnego i twórczego działania. I tak poniekąd może to jest kulawe poznanie, ale tutaj jakby rodzice, czy rodzic, mama, czy tato dają swojemu dziecku, a idź, zrób to, prawda, zrób jakąś sprawę za was, zakupię jakieś tam, zresztą kup, już mogą to zrobić w sposób lepszy, doskonalszy, prawda, siadając w samochód, załatwiając się w ciągu 5 minut, ale jednak to powierzenie takiej funkcji, prawda, motywuje
pozwolenia od Pana Boga. Bóg pozwala ludziom być rozumnymi, wolnymi, poczynaniami w celu dopełnienia dzieła stworzenia, doskonałej harmonii dla dobra własnego i dobra innych. Jako też ludzie często nieświadomi są współpracownikami woli Bożej i wchodzą w sposób dobrowolny w Boży zamysł przez swoje działania, przez swoje modlitwy, a także wynikają przez swoje cierpienie. Co więcej, obowiązują się posłem naszego cierpienia ludzkie. Jest potrzebny, on jest potrzebny. On tworzy również ten wszechświat otoczności Bożej, ale pytanie, on jest potrzebny. Na pewno wiemy, że również ono jest udane, to nie jest tak, że jest bezsensem, jest niepotrzebny, nie. Także i tworzy ten klimat, mówimy, współdziałania z opatrznością Bożą. A dlaczego wzorem jest sam Jezus Chrystus, że Bóg, Ojciec Wszechmogący, jako ofiarę odkupieńczą przyjął, zgodził się na to, by Jego Syn cierpiał, umarł za grzechy świata i zmartwychwstał. Tylko tego dowiemy się na pewno w pełni później. Więc człowiek współpracuje z Panem Bogiem, opiekującym się światem. Tutaj jeszcze raz chcę powrócić, bo to są takie dążenia ludzi przez wieki, szczególnie te ostatnie dziesięciolecia doświadczają, pokazują to, jak człowiek się zmaga, jak pogodzić właśnie istnienie zła z Bożą opatrznością, miłością, mądrością. Szczególnie wiek XX, egzystencjaliści francuscy, nie tylko tam to się narodziło, ale mówili, że absurdem jest życie i absurdem jest umieranie. No właśnie, więc to nie jest absurdem. To jest żadne wyjście, to tylko była pewna taka, może to jeszcze nie jest moda, ale jakaś taka próba krótkiej odpowiedzi na to, co nazywamy zło w świecie, a dobroć Boża. Istnieje zła, wiemy o to, że przeważającej mierze jego twórcą niestety jest człowiek. I to istnieje zła, na pierwszy rzut oka, na pierwszą ocenę wydaje się pozornie zaprzeczyć Bożej dobroci i opiece i opatrzności. I właśnie może się zrodzić pytanie, dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak doskonałego, by żadne zło nie mogło w nim istnieć? Tu mamy dzisiaj takie pytanie w katechizmie, punkt 310. Ale katechizm też odpowiada, w swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze mógłby stworzyć coś lepszego. Tu powie święty Tomasz, w swojej nieskończonej mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób wolny stworzyć świat w drodze do jego ostatecznej doskonałości. A więc ta wolność, to stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawienie się pewnych bytów, a zanikanie innych. Dopuszcza obok tego, co najdoskonalsze, także to, co mniej doskonałe, obok budowania natury i również zniszczenia. W tej wolności jest odpowiedź. Ale Bóg nie dopuścił, ani nie dopuści nigdy do pojawienia się takiego zła, z którego nie mógłby i rzeczywiście nie wyprowadzałby większego dobra. Na tę prawdę zwraca uwagę święty Augustyn, mówiąc, Bóg jest wszechmogący, ponieważ jest dobry, w najwyższym stopniu nie pozwala nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro nawet samego zła. Tutaj jest ta odpowiedź, pewnie jakaś zawiła, ale Pismo Święte tutaj pokazuje tutaj przykłady od wschodu Józefa Egipskiego, bo mówimy przecież tu przykład samego Jezusa Chrystusa. Te cytaty, które były tam, to nasze moje, ale historia nas uczy, że ty potrafisz ze zła, które wolność człowieka dopuszczał, wynieść, wyprowadzić dobie. Mamy doświadczenie, że jest to dobie, uważam, jest fascyna, jest rewolucja straszna, jest to socjalistyczna łodzyska, tak naprawdę przyniosła. Jest to wiele fascyny, które mówi o nowej stronie Rosji. Mamy pierwszą wojnę światową, mamy drugą wojnę światową. Wydawało się, że już nic gorszego przyjść nie może, że nic gorszego ludzkości nie może zagrażać, właśnie tego typu doświadczenia, a tu popatrzmy, że są również zagrożenia jeszcze mocniejsze. I to daje nam poczucie, że właśnie tylko z Panem Bogiem, tylko w Bogu jest nasza nadzieja i to, że ten świat się będzie istniał. Więc znak fatiny. Potem mamy doświadczenie Bożego Miłosierdzia, to z Polski, ten znak wychodzący. Mamy właśnie łagiewnicę, mamy świętą siostrę Faustynę, mamy świętego Jana Pawła II. Popatrzmy, ludzi, którzy z tego wieku, z tego czasu wypłynęli. Święta siostra przy Faustynę mamy po pierwszej wojnie światowej, święty Jan Paweł II, po drugiej wojnie światowej. I to wszystko w tym znaku zawierzenia miłosierdziu Bożemu. Więc można powiedzieć, że w tak strasznym wieku, w wieku tak doświadczonym dla Ziemi, nie tylko Polski, ale tego świata, wychodzą święci, którzy są znakami, że się Pan Bóg wyprowadza z tego, co bez sensu, z tego, co jest przytłaczające, dobijające, podążające na ziemi, wyprowadza tak wielkie dobro, tak wielkie znaki. Tylko trzeba te znaki zauważyć. Człowiek ciągle ma się powierzać dobremu Ojcu, który przez swoją opatrzność okazuje mu swoją miłość. I to takie dziecięce zawierzenie jest nam potrzebne. Nie jakieś już filozoficzne, naukowe, zostawmy to. Jakieś wielkie dywagacje, pisanie tysiące jakichś tam stron, jakichś opracowań. To też jest potrzebne, ale w pewnym momencie dziecięce zawierzenie się opatrzności Ojca Niebieskiego, który się troszczy nawet o najmniejsze potrzeby swoich dzieci. Tutaj mamy piękne cytaty z Ewangelii. Święty Mateusz napisze: nie troszcie się więc zbytnie, nie mówcie, co będziemy robić, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale się starajcie naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. Królestwo Boga już tu na ziemi, Jego sprawiedliwość już tu na ziemi, a wszystko będzie Wam dodane, wszystko będzie Wam darowane, wszystko będzie Wam niejako dopełnione. Pierwsze to, co najważniejsze. Więc troska o to, żeby właśnie zauważać obecność Pana Boga w świecie, Jego znaczenie, Jego przyczynienie, Jego mocy, Jego obecności. A więc tutaj mamy tę odpowiedź. Opatrzność Boża, a złe momenty, złe fakty, złe wydarzenia, to tak samo jak w naszym życiu. Nie raz człowiek się zagubi, pogubi, wydaje się, że już to zło gdzieś tam dotyka, tak więc, a jednak przychodzi moment tego wyjścia, podniesienia się. I tutaj działa Pan, tutaj jest, mamy to takie mikro doświadczenie, jak ze zła grzechu, ze zła upadku, ze zła odejścia od Bożej miłości, Pan Bóg wyprowadza właśnie dobro, mówiąc, idź i już nie grzesz więcej. Idź i żyj, prawda, dalej, jak było to wcześniej przyjaźni ze mną. I historia zbawienia się powtarza w naszym życiu, historia podnoszenia się, mimo różnych doświadczeń, żeby pójść, wstać i iść do przodu. Wysłuchali Państwo powtórzenia trasy katechezy. Zapraszam na audycję Czytać, aby być mądrym. I to jest audycja o czytaniu dobrych książek, o czytaniu, które nas rozwija, o czytaniu, które poszerza nasze tutaj poznanie świata i nie tylko. Dzisiaj w naszym programie mamy dwie książki do omówienia, spotkanie z dwoma autorami. Pierwszy z nimi jest pan poseł Janusz Szewczak i jego książka Banksterzy, kulisy globalnej zmowy. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle, na Radia Maria. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca Janusza. Szczęść Boże. Witamy, a więc pan Janusz Szewczak, wiemy, że to imię Jan wypłynęło też przy wyborach parlamentarnych. Niemniej jest pan z nami też pod tym drugim imieniem. Tak, ale to nie będzie temat naszej rozmowy, bo tematem jest książka, bardzo ciekawa. Wydawnictwo Biały Kruk, książka obszerna, mówiąca na temat właśnie kulis globalnej zmowy. Taka
moja uwaga, tylko Pan Janusz, jest taka, że pewnie teraz te problemy z terroryzmem w państwie islamskim niejako ten temat malsterstwa przesunęły na dalszy plan, ale myślę, że to też jest temat, który łączy się pewnie z tymi problemami naszymi katastrofalnymi, bo no wiemy również, że no, bankowy świat ma wpływ na sytuację również i tą, o której teraz żyjemy. Jak Pan to ocenia? Tak, książka, moja książka Bankierzy Polisy Globalnej Zmowy bardzo dobrze się sprzedaje, jest to zaskoczenie dla mnie samego, już ponad 10 tysięcy egzemplarzy zostało sprzedanych, jak mnie poinformowało wydawnictwo, a książka przecież dotyczy dość trudnego tematu, jakim jest świat finansów, świat bankowości, różnego rodzaju patologii, które mają miejsce i rzeczywiście, wbrew pozorom, to o czym mówimy, tymi od tych zamachów, tych niepokojów, aktów terrorystycznych, dzisiaj ma to niestety wiele wspólnego również z tym światem wielkiej bankowości, bo świat nie tylko ja oczywiście wiem, problemy, a nie tylko Hiszpanii, kwota tych złych długów w bankach.
zimą kolejna książka dzisiaj przez nas przedstawiona, którą chcę przedstawić, to jest Błogosławiona Karolina Kuskurna, Czyste Serce. Naszym gościem jest autorka książki, pani Sylwia Pajka. Witamy serdecznie panią. Można powiedzieć kilka słów o sobie, kim i czym się pani zajmuje na co dzień, jakie może są tutaj zainteresowania pani, jako autora książki o Błogosławionej Karolinie. Ja bardzo dziękuję za kolejne przyjęcie audycji. Piszę moje książki, które są pewnie odsłonowane przez słuchaczy. Napisałam książki poświęcone cudom charystycznym Katarzynie Riwa, Karolinie Kuskurnie i ostatnio taki wybiór wywiadów z charyzmatykami i mistykiem, który się wydarza w Polsce. Trochę tak płaszczenia, który się porusza na autor, jest to taką listę wywiadów i taki artykuł publicystyczny. Dziękujemy za informację. No i przed nami książka, może jest nie zbyt obszerna, ale myślę, czyta w treści bardzo ważne, jeśli chodzi o Błogosławioną Karolinę Kuskurnę i ten tytuł, pod tytuł Czyste Serce. Tą historię świętej znamy, no nie wszyscy, ale pewnie ludzie może na pewno już tą postać spotkali w swoim życiu. I chcę też powiedzieć, że przed nami premiera filmu Zerwany Głos. Właśnie o Karolinie bardzo, będzie to piękny, wzruszający film, który właśnie poprzez tutaj Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej i studentów z nią związanymi będzie emitowany, ale to już przed nami. Natomiast książka mówi o życiu zwykłej, prostej dziewczyny pochodzącej z wioski, z Tarnowskiej wsi Zabawa, która po prostu może powiedzieć, no oddała życie, brając swojej czystości, prawda? Więc to sprawa bardzo też aktualna. Kim była pani na co dzień, Błogosławiona Karolina, w takim opisie zewnętrznym? Przede wszystkim starałam się wychodzić na strony warsztatowej, ale tytuł fotografii nie jest postać jakiejś wielkiej hodografii. Ja tylko po prostu też świadkowie jej życia wspominali o tym, że właściwie że ja w życiu się nie poróżniałam. Na pewno takim mocnym motywem była rozmowa, ponieważ ona się lubiła mówić. I to trochę, jak na pewno, że to wyrząd wewnętrzny, no to była taka niepodobna, więc taka niezwyczajna. A z drugiej strony dopiero po śmierci wyszły takie sytuacje, że tak wspominała, że rozmawiała w perspektywie, że była taka wtedy duszą i się uczyła jakiejś takiej religii. Przygotowała do przyjmowania, do komunii świętej, więc dopiero gdzieś tam w sytuacji, kiedy zmarła, okazało się, że zaczęła się modlić dalej przyczyną, a nie jakby w jej intencji. Więc to taki wyznacznik, że obstawali się też na pewno, bo taka niepodobna i taka zwykła, taka jedna. Czyli zwykła, codzienna i może powiedzieć święta. To jest siostra, miała właśnie taki opis, że ten Karolina potrzebowała swoją śmierć. Była niespokojna tego dnia, prosiła mamę, żeby ją zabrała do kościoła, prawda? Tak, ale czytam lektura, bardzo ciekawa. O tyle też, że to nie jest zbytnia obszerna książka, nie ja się boimy takich, prawda,